228 milionów kilometrów. Czas docierania światła słonecznego 13 minut. Pełny obieg wokół Słońca. Rok marsjański to 687 dni ziemskich. Pełny obrót wokół własnej osi, czyli dzień marsjański, trwa 24 godziny i 39 minut. Średnica to 6780 km. Gęstość to 3,9 gęstości wody. Masa 0,1 masy Ziemi. Temperatura minus 63 stopnie Celsjusza. Średnia między minus 140 stopni a 30 stopni Celsjusza. Księżyce 2. Fobos i Deimos. Pierścienie brak. Dwukrotnie mniejszy od Ziemi Mars jest ostatnią z wewnętrznych planet Układu Słonecznego. Nazywamy go też czerwoną planetą ze względu na barwę tlenku żelaza na jego powierzchni, która obserwowana z Ziemi wydaje się rdzawo-czerwona. Jest planetą najlepiej zbadaną przez człowieka, chociaż do tej pory tylko za pomocą sond kosmicznych. Istnieją jednak plany załogowych lotów kosmicznych na Marsa w niedalekiej przyszłości. Życie na Marsie. Wiemy, że na biegunach Marsa istnieje woda w postaci lodu. Możliwe też, że pod nią występuje woda w stanie ciekłym. Naukowcy wykluczyli jednak, że na czerwonej planecie występuje obecnie życie, chociaż mogło istnieć w przeszłości, kiedy prawdopodobnie panowały tam wyższe temperatury i występowały obfite złoża wód powierzchniowych. Imiona wojowników. Nazwa planety pochodzi od imienia rzymskiego boga wojny. Starożytni Rzymianie nadali mu tę nazwę ze względu na czerwony kolor kojarzący się z krwią. Dwa księżyce Marsa, Fobos i Deimos, zostały odkryte w 1877 roku i nazwane na cześć dwóch synów Aresa, greckiego boga wojny. Fobos znaczy strach, a Deimos trwogę. Oba księżyce są małymi ciałami skalistymi o nieregularnym kształcie. Prawdopodobnie są to planetoidy przechwycone przez grawitację Marsa. Budowa bardzo przypomina budowę Ziemi, jądro Marsa. O promieniu około 2100 km zbudowane jest z żelaza, niklu oraz siarki i otoczone cienkim płaszczem z płynnej skały. Tu mamy stałe jądro wewnętrzne, płynne jądro zewnętrzne i płaszcz, a całość jest pokryta skorupą. Zewnętrzna skorupa składa się z żelaza, magnezu, glinu, wapnia i potasu, a jej grubość wynosi
też ogromne kaniony i głębokie brusty, utworzone przed milionami lat przez strumienie lawy i wody. Pokażę Wam jeszcze raz tę ilustrację w całości. Wszystko na dziś. Wiem, że bardzo chcieliście, żebym przeczytała jeszcze inne fragmenty z tej książki. I na pewno możecie się spodziewać w przyszłości, że jeszcze nagram jakiś filmik z tej serii.